Jest jakaś ekipa. Faktycznie słyszałem, że niewiele zrobił. W czasie rozprawy Komisja Europejska podnosiła, że Polska otwiera zarzuty, mówi, że powiany nie wykazały ulatniania się czasu. Pogotowie nie jest zlekceważyło. To jest zamiast do wybuchu doszło wewnątrz kamienicy, a my jako Polska Spółka Gazownictwa ponosimy odpowiedzialność jak do zaboru głównego. Wszystkie instalacje wewnętrzne są w gestii właścicieli administracji. Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku wybuchu gazu zapowiada prezydent Szczecina. Piotr Krzystek powiedział, że jeśli mieszkania w kamienicy przy ulicy Gdyńskiej nie będą nadawały się do zamieszkania, to urzędnicy przygotują lokale zastępcze. Na pierwszy oka wygląda na to, że niestety przynajmniej część mieszkańców może nie wrócić tam szybko. Jeżeli chodzi o mieszkania takie awaryjne, to spróbujemy złożyć lokale. Jesteśmy w stanie w tej liczbie na pewno zabezpieczyć te lokale nawet w ciągu tygodnia. Prezydent miasta zapowiedział też pomoc psychologiczną. Z kolei wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski w pilnym trybie zwołał posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego. Do naszej formacji dołącza Chrześcijański Ruch Samorządowy, informuje wicepremier, szef Polski Razem Jarosław Gowin. Zaznaczył, że w formacji, którą przekształci się Polska Razem, istotne będzie odwołanie się do katolickiej nauki społecznej oraz nauczania świętego Jana Pawła II. Nowa nazwa nowej formacji ma zostać ogłoszona 4 listopada podczas kongresu partii Razem. W ubiegłym tygodniu Gowin poinformował, że obóz Zjednoczonej Prawicy poszerzy się o nowe środowiska, które podjęły współpracę z Polską Razem. Wtedy poinformował w tym kontekście o Stowarzyszeniu Republikanie. W czwartek Gowin ogłosił przyłączenie się do Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego. Ze środowiskiem Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego powstałego w 2013 roku, związany z m.in. były prezydent Łodzi Jerzy Kowalski. Gowin zapowiedział, że w przyszłym tygodniu będzie się następna konferencja, podczas której zostanie zaprezentowane kolejne środowisko, które dołączy do tej informacji. W Siedlcach rozpoczął się trzeci ogólnopolski szczyt gospodarczy. Organizuje go Europejskie Centrum Biznesu. Jego prezes Krzysztof Karaś powiedział Radiu Podlasie, że przez 2 dni będzie mowa o sprawach istotnych, szczególnie dla wschodniej Polski. Duży nacisk polityki gospodarczej rządu kieruje się na Polskę Wschodnią pod względem infrastruktury, jak i różnych innych inwestycji, które mają wspierać rozwój gospodarczy Polski Wschodniej. Siedlce były naturalnym wyborem, miejscem, w którym bardzo dużo z tych inicjatyw się spotyka. Będziemy mówili bardzo dużo o energetyce, ona stanowi trzon rozwoju całej przedsiębiorczości. Dużo uwagi poświęcimy infrastrukturze i transportowi. Będzie dużo o bezpieczeństwie i to w różnych aspektach. Dużo również uwagi poświęciliśmy innowacyjności. Obrady szczytu odbywają się w Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. W tym roku znacząco w obrocie o 13 miliardów złotych zmniejszy się luka podatkowa do około 39 miliardów złotych. Szacuje firma doradcza WWC. Kwota wyłudzeń VAT-owskich obniży się do 2,9% PKB. Luka VAT-owska to różnica między realnymi wpływami z podatku VAT a wpływami możliwymi do osiągnięcia. Powstaje m.in. w wyniku oszustw podatkowych oraz działania w szarej strefy. Tomasz Kasel z PWC powiedział, że jest to pierwszy tak duży spadek od wielu lat. Rzeczy, które udało się zrobić, to myślę takie rzeczy jak pakiet paliwowy. To widać bardzo wyraźnie, jak odżyły polskie rafinerie, jak wzrosła im sprzedaż. I to jest pakiet transportowy, czyli to jest monitorowania i zwalczania wysyłanych towarów. Oceniam, że działania naszych skarbowych idą w dobrym kierunku. Współpraca szeroko pojętych służb w Polsce, jeżeli chodzi o wyłapywanie wyłudzaczy VAT-u. Myślę, że split payment, czyli podzielona płatność, to jest to, co teraz jest dyskutowane w Sejmie. To także będzie kolejny duży krok milowy w tym celu, żeby zmniejszyć wyłudzenia VAT-u. Według szacunków w 2016 roku luka VAT wyniosła 52 miliardy złotych. Krystyna Postak, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 35 minut po godzinie 12. Polskie Radio 24. Północ-południe. W magazynie Północ-południe czas na komentarze. W studiu jest Marcin Munk, redakcja publicystyki międzynarodowej Polskiej Radia. Dzień dobry. No i oczywiście temat oczywisty. Już niedługo, czyli tak dobrze pamiętam o godzinie 14. Nasze rozpoczęcie. To są te tematy. Jutro odbędzie się kolejne spotkania. Brexit chyba bardziej nawet jutro, bo jutro też mam na gruncie wizualną.
W ubiegłym tygodniu wiceminister Jaki zaproponował również, że nie będzie wzywał Hanny Gronkiewicz-Waltz na kolejne przesłuchania, jeśli w grudniu stanie być komisją w charakterze świadka. Jednak również i tę propozycję odrzuciła. Dziś właśnie ma się zwrócić do ponad 3 milionów obywateli Unii Europejskiej, w tym 1 miliona Polaków. Chodzi o Mirosława Kowalskiego, ówczesnego sekretarza zatoczy rządu Prawa i Sprawiedliwości, a obecnie wiceprezesa Zaborlenu. Jednak jak oświadczył wiceminister Patryk Jaki, wezwanie do Kowalskiego zostało uwzględnione jako pierwsze będzie zaznawać w sprawie ulicy na Bielacha 9. Jednak przy wyjaśnieniu, jakie reprywatyzacje w Warszawie szczególnie Unią Europejską okazać się zaznaniem obecnej prezydent stolicy. Unia Europejska chce zdecydowanie więcej pieniędzy, ponad 60 miliardów euro. Jak dodał, jeśli Hanna Gronkiewicz-Waltz nadal nie będzie stawiać się na posiedzeniach komisji weryfikacyjnej, zostaną na nią nałożone kolejne grzywny finansowe. Kwestii imigrantów, no to dopóty nie ma mowy o rozmowie na temat przyszłości chociażby relacji handlowych Unii z Wielką Brytanią, na czym Wielkiej Brytanii w tym momencie zależy najbardziej, nawet jak przeglądać media brytyjskie z ostatnich tygodni, no to coraz częściej pojawia się takie zagrożenie, że tutaj Unia, że Wielka Brytania nawet może zrezygnować z porozumienia z Unią Europejską, że Theresa May jest na to gotowa i rząd brytyjski, jeżeli do tych negocjacji nie dojdzie szybciej. Natomiast jest w każdym razie zgoda na to, żeby przyspieszyć negocjacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską i co do tego zgadzają się obie strony. Ale skoro rozmawiamy o tych relacjach z Unią Europejską, to pojawia się jeszcze jeden temat. To jest oficjalna linia, ale mówi się, że on zapewne i tak będzie to pozytywne zielone światło, jeżeli chodzi o oczywiście filaru społecznego, jednym z których jest właśnie promowanie układu zbiorowego pracy. Bardzo mocno się to służy krytykowane między innymi przez Polską Unię, przez państwa tzw. Nowej Unii, które nieoczekiwanie zyskały sojuszników również wśród państw starych. To prawda, natomiast to jest rzeczywiście temat, który ciągle dzieli, który ciągle dzieli też na krańcach zachodnich okresami wyjścia wysoko w górę, deszczu ze śniegiem i propozycji kompromisowej, chociaż niektórzy uważają, że kompromisem też była ta ostatnia decyzja Parlamentu Europejskiego, czy przegłosowanie poprawek, jeżeli chodzi o pracowników delegowanych, poprawki między mówiącej o tym, o sprawie ograniczenia okresu delegowania pracowników, nie ma być 24 miesiące. Francja chciała, żeby to było jeszcze krócej, żeby to były 12 miesięcy. Były też kraje, które chciałyby jeszcze skrócić. Natomiast można powiedzieć, że to jest też pewien sukces, że udało się denegocjować te 24 miesiące. Ale oprócz tego ciągle oczywiście jest kwestia dyskusyjna bardzo. Wspominał też o tym w ostatnich dniach Donald Tusk w swojej przemowie do liderów europejskich, że tutaj sugeruje, żeby jednak państwa Starej Unii, to oczywiście myślał o Francji przede wszystkim, próbowały dogadać się z państwami Nowej Unii, z grupą wyszehradzką, która oczywiście protestuje przeciwko tym nowym procesom prawa pracy. Wywołałeś Donalda Tuska, żeby Rady Europejskiej. A teraz mam ten chyba najważniejszy temat, czyli kwestia migracji. No tu właśnie chcę się odnieść do słów, które padły. Nie widzę przyszłości dla projektu relokacji uchodźców. Czy to oznacza, że podczas tego szczytu będzie wypracowywany nowy plan częstego problemu? Możemy się spodziewać jakichś decyzji? Znaczy, decyzji pewnie nie, natomiast kwestia nowego planu
czy też inaczej mówiąc, ściślej reformy systemu azylowego. To jest oczywiście kwestia, która ciągle jest na agendzie Unii Europejskiej. No i tak jak mówi się, że rzeczywiście ten program relokacji, który został przeforsowany przez właśnie przez kraje Unii Europejskiej, przez kraje starej Unii w 2015 roku się nie powiódł, to o tyle no, jakąś reformę systemu azylowego trzeba przeprowadzić. Oczywiście rozmowy na ten temat niewykluczone, że będą trwały także podczas tego szczytu Unii. No i tym kończymy. Adrian Bołk, redakcja publicystyki Radio. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Polskie Radio 24. Południe. A teraz wracamy do gospodarki. Elżbieta Szczerwak, redakcja gospodarcza Polskiego Radia. No i chyba dosyć pozytywne informacje dotyczące polskiej gospodarki. Informacje, które popłynęły z Banku Światowego. Tak, zdecydowanie pozytywne, ale właściwie można powiedzieć, że nie zaskoczyły te informacje, dlatego że Bank Światowy podniósł prognozę dla nas. W 2017 roku polski krajowy produkt brutto wzrośnie nie o 3,3%, jak zakładano wcześniej, a o 4%. Ale przypomnijmy jeszcze już w poniedziałek również swoje prognozy dotyczące wzrostu PKB podniosła także agencja Standard & Poor's, która również mówiła, korygowała te wcześniejsze prognozy. Mało tego, już nawet w lipcu nawet Narodowy Bank Polski prognozował, że nasza gospodarka będzie się rozwijała w tym roku w tempie nawet ponad 4%, więc zdecydowanie gdyby te prognozy wszystkie się zrealizowały, a wszystko wskazuje na to, że tak będzie, to Polska znajdzie się w czołówce najszybciej rozwijających się gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. Rzeczywiście. No a te korekty prognoz, no to zasługa po prostu dobrej kondycji naszej gospodarki. Mamy solidne tempo wzrostu konsumpcji. Z jednej strony to zasługa dobrej, bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy. Mamy najniższe przecież bezrobocie od wielu lat. Rosną pensje. Przypomnijmy tutaj, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu wzrosło 6%, licząc rok do roku i wyniosło 4473,06 zł. Rośnie także zatrudnienie w firmach. Tutaj również we wrześniu, to są ostatnie dane, zwiększyło się o 4,5%. Te dane podawał Główny Urząd Statystyczny. No a z drugiej strony mamy przecież programy Rodzina 500+, który oznacza, że w portfelach Polaków jest zdecydowanie więcej środków. I on też napędza to, o czym mówiłaś, czyli konsumpcję. Tak, zdecydowanie tak. Mając więcej środków w portfelu, Polacy chętniej wydają pieniądze, które mają. Ale to w takim razie teraz wytknijmy do roku przyszłego, bo Bank Światowy zajął się nie tylko rokiem bieżącym, czyli 2017, no ale też informacje dotyczące szacunków, dotyczące tego, jak będzie wyglądała sytuacja gospodarcza w 2018 roku. No i tutaj drobne ostrzeżenie. Ostrzeżenie mówiące o tym, że PKB może z tych 4% w tym roku spaść do 3,6% jak w roku 2018. Co ciekawe, jednym z powodów tego delikatnego schłodzenia może być coraz większy problem z dostępem do pracowników. No tak, o tym problemie już od dawna wszyscy mówią, włącznie z przedsiębiorcami, dlatego że rzeczywiście na rynku pracy widać problemy kadrowe. To efekt między innymi emigracji, tego, że wielu Polaków wyjechało za pracą za granicę do innych zachodnich krajów. I rzeczywiście tutaj wyraźnie widać zapotrzebowanie na kadrę zza wschodniej granicy. Pracodawcy próbują ratować się między innymi pracownikami z Ukrainy. Z ostatniego raportu Work Service, firmy Work Service, serwisy, wynika, że już teraz Ukraińców znajdziemy w prawie co drugiej dużej firmie, co piątej średniej oraz co dziesiątej małej.
to jest taki barometr imigracji zarobkowej. Tylko w pierwszym półroczu tego roku wydano ponad 948 tysięcy oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, czyli o połowę więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego, czyli ewidentnie widać te braki kadrowe i próby załatania tych luk, tych dziur. Także no, mówi się o tym, że jeszcze do końca tego roku nawet 2 miliony oświadczeń pracodawcy wystawią o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Ale mało tego, tutaj rzeczywiście jest problem, bo eksperci wskazują, że z różnych szacunków wynika, że w tej chwili polska gospodarka potrzebuje nawet do 15% więcej pracowników ze wschodu, by pokryć braki kadrowe niż już ich jest teraz. O prognozach Banku Światowego na rok 2017, ale również 2018 mówią, czyli też szczeblu aktywizacji gospodarczej Polskiego Radia. Dziękuję. Polskie Radio 24. Północ, południe. No już teraz wracamy do tematu służby zdrowia. Naszym gościem jest pan Mariusz Górski, zastępca redaktora naczelnego pisma Służba Zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry, powiem się. No i oczywiście, skoro służba zdrowia to strajk, mamy informację mówiące o tym, że do tego protestu budowego, który rozpoczął się w Warszawie, dołączają kolejne śledki. Protestujący rezydenci mają już wsparcie kolejnych zawodów medycznych. Dziś o godzinie 15 być może poznamy również stanowisko pielęgniarek. No i wychodzi trochę na to, że taki protest, który zaczynał się bardzo, bardzo zaczyna dotykać coraz poważniejszy stopień już nie tylko rezydentów, ale całej służby zdrowia. Ten protest rzeczywiście może się tak rozwinąć. Ja myślę, że jest pan redaktor, który powiedział o tym, że protest zaczął, to ma pan na myśli historię ostatnich tygodni. Natomiast tak naprawdę ten protest młodych rezydentów zaczął się rozpędzać. Bardzo duża grupa rezydentów z całej Polski przyjechała do Warszawy. Ci młodzi ludzie też powinni też spędzili pod kancelarię terminologiczną. Natomiast no, to był taki dość symboliczny początek. Problem tylko, nie wiem czy to jest problem wyłącznie polski, czy to jest problem światowy, ale no, historia uczy, że protesty, które są symboliczne, które nie są dotkliwe, są ignorowane przykładnie. Czyli można się zastanowić, co byłoby powiedzmy w sytuacji eskalacji protestu, a co będzie się działo, jeśli protest będzie potem protestu, bo on na dzisiejszej rynku. To w takim razie teraz o tym, w jaki sposób ten protest rezydentów odbierają Polacy na zwiedzaniu Polskiego Radia 24. Taki sondaż wykonał Kima Kantar Public. I to są ciekawe wyniki, ten sondaż przynosi. 26% Polaków uważa, że rezydenci powinni zarabiać średnią krajową. 25% twierdzi, że powinna to być kwota pomiędzy średnią a dwoma średnimi krajowymi. 15% uważa, że lekarze zarabiać więcej niż dwukrotna średnia krajowa. Można powiedzieć, że większość Polaków zgadza się z tymi postulatami, z którymi występują rezydenci. Z tego, co pan redaktor to nie tak wynika. Chociaż myślę, że no, też jedna piąta Polaków uważa, że zarobki lekarzy są wystarczające. Ten sam sondaż stanowi. No i teraz nie pracują z tego czasu, bo oczywiście podejmuje dyskusję z przedstawicielami różnych środowisk. Dlaczego w pewnym momencie społeczeństwu zaczyna brakować rozsądku? Bo tak, wiadomo doskonale, że na Uniwersytecie Medycznym dostaje się elita młodzieży, którzy ale też no, którzy wspaniale zdali maturę, wyjść do tych chmurów uczelni.
informacja komunikacyjna od lat. To bardzo, bardzo wysoki poziom. Owszem, zaczynają ludzie studiować studia medyczne, są najprostsze. Kształcenie młodego lekarza pochłania dużo więcej pieniędzy niż to kształcenie dramatyczne. Po skończeniu odbyciu stażu w zasadzie dużo przeszedł, może w sposób realny pomagać leczyć obstawy na oddziałach ratunkowych. To połowa personelu Ale to przepraszam, bo pojawiają się argumenty. No i to rozumiesz, że argumenty racjonalne mówiące o tym, że rezydent owszem, dostaje nieduże pieniądze, nieduże kwoty za bycie rezydentem, no ale jednocześnie nic nie na przeszkodzie, na przykład wydać się do żółtych zakończyć, to znaczy zakończyć, nie będzie jakiegoś kompromisu, bo jak na razie to
każda strona, czy tak nie jest racjonalna, tylko konkurencji za bardzo się nie zbliży. Takie mam wrażenie. Tak, też się wydaje, że... Także już. Nie być. Lizaki na pulgardło, ale... Wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzice, módl się za nami. Przeczysty stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, Józef. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, miłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modliła się Adelka. Bóg zapłać, dziękujemy Pani, dziękujemy całej rodzinie Radia Maryja za wspólną modlitwę różańcową. Zastanawialiście się, co będziemy robić w niebie? My też nie, więc może pora by to nadrobić. Najbliższa okazja już w ten piątek w programie Westerplatte Młodych i audycji Czas Wzrastania. Gościć będziemy organizatorów rzeszowskich wieczorów uwielbienia. Postaramy się odpowiedzieć na to i wiele innych pytań. Więc bądźcie z nami już w ten piątek o godzinie 18.15 w telewizji Trwam. I 21.30 w Radiu Maryja, gdzie kontynuować będziemy ten niebiański temat. Nie może was zabraknąć. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Jestem dzisiaj w niebie, gdzie jaśniutkie słońce. Po co to mieszać, to Panu Bogu poprawiać? Byli aniołowie w niebie, no to nie mieszać tego. Byli aniołowie w niebie. Przyszedł Jezus z nieba jako anioł pierwszy, archangiel, mówi się po rusku, archangiel. No to starczy, nie starczy nam, że ofiarę złożysz, a jeszcze i wy do nieba się pchacie. Po co to mieszać pojęcia? Przecież anioł to nie jest człowiek. Aniołowie byli stworzeni po kolei etapami w niebie, a na ziemi człowiek, daj spokój. Po co to jeszcze tak po faryzejsku pięknie tak śpiewać, jakoby to była prawda? Znamy się na tych manipulacjach. Manipulacji takich nie chcemy. Tu Radio Maryja, zapraszamy Państwa na serwis informacyjny. Który
rezygnacji rządu z dostępu do elastycznej linii kredytowej w budżecie państwa w przyszłym roku zostaną ponad 63 miliony złotych. W tym roku za tak zwaną gotowość zapłacimy do Międzynarodowego Funduszu Walutowego jeszcze 69 milionów 200 tysięcy złotych. Polska już od 2 lat stopniowo obniżała wielkość dostępu do tego kredytu. Rząd miał do dyspozycji ponad 9 miliardów dolarów. Wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki, tłumacząc decyzję dotyczącą kredytu, podkreślał, że polska gospodarka jest w dobrej sytuacji. Ekonomiści, a także politycy zajmujący się finansami państwa pozytywnie oceniają decyzję szefa resortu finansów. Senator Tadeusz Romańczuk, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Finansów, zwraca uwagę, że kredyty są potrzebne, ale w naszym przypadku mamy stabilną gospodarkę. Zauważają to także inni, podkreśla polityk. Zaliczani już jesteśmy do krajów tak zwanych rozwiniętych, prawda? Nie musimy właśnie korzystać z tej linii kredytowej, która kosztowała nas i by kosztowała, gdybyśmy nawet, prawda, byli w takiej sytuacji, że niepewnej, o tak niepewnej, żeby musielibyśmy ewentualnie skorzystać. A tak mamy tylko i wyłącznie same oszczędności, ale też zarazem prestiż, prawda, i uznanie na rynkach międzynarodowych i finansowych i iż poradzimy sobie bez wsparcia i korzystania ewentualnie z takiej linii kredytowej. A to jest jasny sygnał, że właśnie nasza gospodarka ma się dobrze. Polska miała dostęp do elastycznej linii kredytowej od 2009 roku, kiedy to o przystąpienie do niej wnioskował minister finansów Jacek Rostowski. Polska nigdy nie wykorzystała tych środków. Za sam dostęp łącznie zapłaciliśmy około 2 miliardów złotych. Biotechnologia wprowadza nas w przyszłość. Będzie jedną z dziedzin z absolutnej szpicy rozwoju nauki. Powiedział prezydent Polski Andrzej Duda. Dodał, że przed Polską jest jeszcze wiele trudnych zadań w tym zakresie. Prezydent zainaugurował konferencję Technologie Przyszłości – Biotechnologia w Pałacu Prezydenckim. Według prezydenta Polska ma szansę znaleźć się wśród światowych liderów. Wskazał, że umiejętność wytwarzania dóbr wysoko przetworzonych oznacza zwiększenie własnej konkurencyjności i wzrost wydajności. Na to, jak podkreślił Andrzej Duda, potrzebne są środki finansowe i zaawansowane badania. Przekładając to na nasz polski grunt, trzeba zadać pytanie. Jeżeli mówimy o nowoczesnej gospodarce, jeżeli mówimy o nowoczesnym państwie, jeżeli mówimy o nowoczesnych technologiach, to jakie jest w tym wszystkim miejsce biotechnologii? No, odpowiedź jest banalnie prosta. Tak z całą pewnością jest to jedno z miejsc absolutnie naczelnych. Pytanie drugie. Czy my jako Polska, czy my jako Polacy jesteśmy w stanie sprostać tym wyzwaniom nowoczesności? Jeżeli chodzi o to, czy my jako Polacy jesteśmy w stanie sprostać tym wyzwaniom nowoczesności, a więc czy jesteśmy wystarczająco inteligentni, czy jesteśmy wystarczająco sprytni, czy jesteśmy wystarczająco pracowici, czy umiemy kształcić. Odpowiedź w moim przekonaniu z całą pewnością brzmi tak. Konferencja zainicjowała dyskusję na temat wyzwań, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorcami w zakresie innowacyjności w perspektywie najbliższych lat. Przyszedł nakarmić, a one go zażarły. Okryzły na to. Nie zagryzły swojego biznesu. To pierwsza z cyklu konferencji Technologie Przyszłości. Dziś zostanie oficjalnie otwarte Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO. Uroczystość odbędzie się po południu w siedzibie Centrum Operacji Lądowych w Dowództwie Komponentu Lądowego w Krakowie. W otwarciu centrum udział wezmą ministrowie obrony narodowej Polski, Słowacji, Rumunii i Węgier. Misją Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO jest zwiększenie zdolności sojuszu do przeciwdziałania aktywności obcych służb wywiadowczych. Poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, podkreśla, że działalność instytucji jest ważna w kontekście wzmacniania wschodniej flanki NATO oraz tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Parlamentarzysta przyznaje, że otwarcie centrum nastąpiłoby wcześniej, gdyby nie działalność jego poprzedniego kierownictwa. Głosowania były i to otwarcie byłoby szybciej, to proszę zauważyć. W momencie, kiedy pracownicy czy współpracownicy najbliżsi ministra obrony narodowej weszli do budynku centrum,
Centrum Eksperckiego i kiedy okazało się, że no, tam były różne rzeczy, szczególnie z epoki słusznie minionej. I z tym doktora dzisiaj wciąż pytanie, czy oby wtedy tworzone przez te osoby to Centrum Eksperckie na pewno czy służyłoby Polsce i czy na pewno służyłoby dobremu imieniu Polski, jak również Sojuszu Północnoatlantyckiego, a szczególnie państw, które są na wschodniej flance. Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO powstało z inicjatywy Polski i Słowacji przy udziale m.in. Chorwacji, Czech, Litwy i Niemiec. Pod koniec 2016 roku dowództwo do spraw transformacji NATO z Norfolk w Stanach Zjednoczonych przeprowadziło audyt, który potwierdził gotowość centrum do działania. Natomiast na początku tego roku uzyskało akredytację Rady Północnoatlantyckiej. CEK NATO kieruje pułkownik Robert Bala. Obecnie w sojuszu funkcjonuje 24 centra eksperckie o różnych specjalnościach. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zmienił zdanie w sprawie relokacji migrantów. W rozmowie z dziennikarzami przyznał wczoraj, że nie widzi przyszłości dla tego projektu. Należy szukać porozumienia, które, jak dodał, nie będzie separowało Polski i innych krajów Grupy Wyszehradzkiej od reszty Europy. Były premier Polski powiedział też, że najważniejszą sprawą dla Europy jest zabezpieczenie granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Do tego potrzebujemy więcej determinacji, więcej pieniędzy. Więcej poświęcenia wszystkich państw członkowskich, dodał Tusk. Senator Artur Warzocha mówi, że ta diametralna zmiana stanowiska szefa Rady Europejskiej jest związana z tym, że legła w gruzach wizja siłowego narzucenia państwom członkowskim Unii tzw. kwot uchodźców. No najważniejsze to jest to, że nasza nieugięta postawa, nasza i naszych partnerów europejskich, którzy od początku mówili, to jest niedobra droga, ta konsekwencja przyniosła dzisiaj takie skutki, że Unia musiała się z tego wycofać. I dobrze, no szkoda, że tak późno, ponieważ my zostaliśmy niestety przez te lata sponiewierani na oczach całego świata. Sponiewierani w tym sensie, że politycy europejscy szkalowali nasze dobre imię, szkalowali imię, dobre imię polskiego rządu, rządu oczywiście pani premier Beaty Szydło, rządu Prawa i Sprawiedliwości, który od początku mówił, że naszego typu polityka się nie zgadza. We wrześniu wygasła decyzja o relokacji uchodźców z Grecji i Włoch. Polska, podobnie jak Węgry, odmówiła przyjmowania migrantów. Komisja Europejska wszczęła wobec tych dwóch państw oraz Czech, które przyjęły bardzo małą, niewielką liczbę migrantów, procedurę o naruszenie prawa Unii Europejskiej. Sprawa nie została jeszcze jednak skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Migracja to obok stosunków Unia Europejska-Turcja oraz Brexitu to tematy główne dwudniowego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Dziś zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 13-16 stopni na północy do 20-22 na południu. W rejonach podgórskich 17-19 stopni. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby, południowo-zachodni. Na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale. Ciśnienie nieco wzrośnie. To były wiadomości w Radiu Maryja. Samorząd a opieka zdrowotna to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi będą pani Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski i doktor nauk medycznych Grzegorz Witas. Początek spotkania na antenie telewizji Trwam o godzinie 18.15 w Radiu Maryja o 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Plan za życiem. Departament Zdrowia Stanów Zjednoczonych tworzy plan strategiczny, w którym stwierdza, że życie człowieka zaczyna się od poczęcia. Szczegóły w naszym dzienniku. Polska jak wyspa wiary. Dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk w rozmowie z naszym dziennikiem wskazuje na dziedzictwo świętego Jana Pawła II, które powinno kształtować nasz naród. Choć Polska nazywa wyspą wiary, to ostrzega przed ofensywą antykościoła, który niszczy sumienia, ducha i rodzinę. Nękani lokatorzy. Niekończący się remont, huk młota pneumatycznego, telefony nad ranem, gigantyczny czynsz.
torturami psychicznymi nazwali lokatorzy kamienicy przy ulicy Nowogrodzkiej 6A w Warszawie działania spółki, która jest właścicielem budynku. Centrum Badania Całunu Turyńskiego przy Sanktuarium Świętego Jana Pawła II na tak zwanych Białych Morzach w Krakowie powstanie centrum, które zrzesza osoby zajmujące się naukowo i duszpastersko całunem turyńskim w Polsce. Dodatek o rehabilitacji w zdrowym ciele zdrowy duch, a w nim poznaj nowoczesne urządzenie do rehabilitacji stawu biodrowego, jak stosować maści i plastry rozgrzewające oraz komu pomoże krioterapia. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Drodzy Państwo, już 10 minut po godzinie 13. Zapraszam na audycję aktualności dnia. Obudź się, Polsko ma, niech oparnie kłamstwa mgła, powstać z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Jezus, nie patrzcie na szczęście, czekaj.